Oblicz masę 12 moli wodorotlenku wapnia. Najpierw policzmy, ile waży 1 mol wodorotlenku wapnia, czyli policzymy masę molową. Poprawny wzór wodorotlenku wapnia mamy z przodu wapń, który leży w drugiej grupie układu okresowego, czyli jest dwuwartościowy i mamy grupę OH. Każda grupa OH jest jednowartościowa, czyli robimy na krzyż, czyli mamy tutaj dwa razy wzięte obliczmy więc tą masę molową. Odczytujemy z układu okresowego masę yy, wapnia. Masa wapnia to jest 40 g na mol. Następnie mamy dwa atomy tlenu, czy dwa mole tlenu, czyli mamy 2 razy 16 g na mol. I dalej mamy dwa mole wodoru, czyli będzie plus 2 razy 1 gram na mol. Wszystkie te masy molowe odczytujemy z układu okresowego. Wykonajmy dodawanie i mnożenie. Dostajemy 74 gramy na mol. Stąd wiemy, że 1 mol waży 74 gramy. A nas pytają, ile waży 12 moli, czyli mole pod molami, czyli mamy 12 moli. Gramy pod gramami. I mamy zwykłą proporcję, możemy rozwiązać ją na krzyż. Czyli 1 razy x, to jest x, jest równe 12 razy 74. Czyli x wynosi 888 gramów.